powiedziano nam, że Irena jest o 2 lata starsza niż Dorota. Dorota ma 2 lata. Ile lat ma Irena? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i przemyślenia sprawy na osobności, biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, ile lat ma Irena. Wybierzmy jakieś litery, które mogłyby reprezentować wiek Ireny i Doroty. Powiedzmy, że I to wiek Ireny, a D to wiek Doroty. Co mówi nam to pierwsze zdanie? Irena jest o 2 lata starsza niż Dorota. Mówi nam, że wiek Ireny równa się wiek Doroty dodać 2. Tyle nam mówi to pierwsze zdanie, że wiek Ireny równa się wiek Doroty dodać 2, że Irena jest o 2 lata starsza od Doroty. Można to sobie wyobrazić tak. Jeżeli wiek przedstawimy na osi liczbowej, tutaj zaznaczymy 0, gdzieś tutaj będzie wiek Doroty. Jeżeli do wieku Doroty dodamy 2, czyli pójdziemy w stronę dodatnią osi liczbowej o 2 więcej, dodać 2, to dotrzemy do wieku Ireny. Tutaj będzie wiek Ireny. Tyle nam mówi pierwsze zdanie. Drugie zdanie mówi nam, że Dorota ma 2 lata. Czyli D, bo tak oznaczyliśmy wiek Doroty, równa się 2. Tutaj na osi D równa się 2. W tym równaniu też D oznacza 2. Czyli możemy to równanie przepisać, zamieniając D na 2. Wiek Ireny równa się wiek Doroty, który wiemy już, że wynosi 2, dodać 2. Ile to jest 2 dodać 2? To na pewno wiecie. 2 dodać 2 to 4. Czyli wiek Ireny wynosi 4. Jeżeli tu na osi w tym miejscu mamy 2 i przesuniemy się jeszcze o 2 w prawo, to wylądujemy w 4. Wiek Ireny to 4. No to zróbmy jeszcze jakieś zadanie. Żyrafa w zoo jest 3 razy wyższa niż Stefan. Stefan ma 2 metry wzrostu. Jaka wysoka jest żyrafa? I znowu zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i przemyślenia sprawy na osobności. Skorzystajmy z tego samego pomysłu. Wymyślmy jakieś litery, które będą reprezentowały wzrost bohaterów tego spektaklu. Ż dla żyrafy i S dla Stefana. Czyli Ż to wzrost żyrafy, S to wzrost Stefana. Żyrafa jest 3 razy wyższa. 3 razy, nie o 3 metry, tylko 3 razy wyższa niż Stefan. Możemy to zapisać tak. Wzrost żyrafy równa się 3 razy wzrost Stefana. Jeszcze raz, żeby było jasne, bo te litery mogą wprowadzić zamieszanie. Ż wzrost żyrafy, S wzrost Stefana. Wzrost żyrafy to 3 razy wzrost Stefana. Jeszcze inaczej możemy na to spojrzeć. Gdyby żyrafa nie chciała się położyć, żebyśmy mogli narysować jej wzrost wzdłuż osi liczbowej, to możemy narysować żyrafę w pionie, a obok niej Stefana. To jest żyrafa. Tu jest napisane, że jeżeli pomnożymy wzrost Stefana razy 3, to otrzymamy wzrost żyrafy. No to jeżeli to jest ż, czyli wzrost żyrafy, to wzrost Stefana musi być gdzieś tutaj, żeby pomnożony razy 3 dał nam wzrost żyrafy. Albo odwrotnie, jeżeli podzielimy wzrost żyrafy na 3 równe odcinki, to taki jeden odcinek to będzie wzrost Stefana. Czyli Stefan będzie wyglądał jakoś tak. 3 razy wzrost Stefana. 1 raz wzrost Stefana, 2 raz wzrost Stefana, 3 raz wzrost Stefana. To tyle samo, co wzrost żyrafy. Tyle nam mówi to pierwsze zdanie tego zadania. Teraz drugie zdanie. Stefan ma 2 metry wzrostu. Ten wzrost tego człowieka to 2 metry. Możemy też zapisać, że S równa się 2 metry. No to ile metrów wzrostu ma żyrafa? To S jest równe 2 metry. Czyli wzrost żyrafy równa się 3 razy wzrost Stefana, który wiemy już, że wynosi 2 metry, 3 razy 2. Czyli w metrach licząc, wzrost żyrafy wynosi 3 razy 2, czyli 6 metrów. Jeżeli wrócimy do naszego rysunku, to tu są 2 metry wzrostu Stefana, tu są kolejne 2 metry i tutaj jeszcze raz 2 metry, albo te 2 metry 3 razy, czyli razem 6 metrów. Pozdrówcie żyrafę!